Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk. Witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym kalejdoskopie historycznym udamy się na południe Polski, by przyjrzeć się dawnym wierzeniom, trochę dawnej magii ludowej, temu, co z tych dawnych wierzeń zostało jeszcze zebrane przez badaczy, a naszym przewodnikiem po tej gawędzie w takich trochę właśnie dziwnych klimatach będzie pani doktor Katarzyna Ceklarz, etnolog, współautorka leksykonu dotyczącego właśnie dawnej magii terenów podhalańskich, terenów podgórskich. Bardzo serdecznie witam panią doktor. Witam pana, witam państwa. I zanim przejdziemy do tych już klimatów podgórskich, to ja bym chciał zadać takie pytanie bardziej ogólnej natury, dotyczącej właśnie badań nad ludowymi czarami, w ogóle ludowymi zwyczajami, wyobrażeniami na temat świata. Jeszcze przed audycją rozmawialiśmy sobie o takich dwóch badaczach polskiego folkloru, nieżyjących już, profesor Bohdan Baranowski, doktor Leonard Pełka. Ja czytałem trochę ich książek i tam wszędzie, a one były pisane kilkadziesiąt lat temu, tam wszędzie przewija się taka refleksja, że no już w dzisiejszych czasach tych reliktów dawnych wierzeń praktycznie nie ma, już praktycznie nie można tego na wsiach spotkać, tych dawnych zwyczajów. A jednocześnie wiemy o tym, że południe Polski, tereny Podkarpacia, tereny górskie wyjątkowo długo zachowały przywiązanie i do zwyczajów, i do tradycji, i do dawnych wierzeń. Proszę powiedzieć, pani zdaniem, z czego to wynika, że tam tak długo się ten dawny obyczaj, te dawne wyobrażenia zachowały? Tutaj rzeczywiście przychyliłabym się do zdania wymienionych przez pana badaczy, bo no, temat magii wierzeń w etnologii polskiej, czy w ogóle w historii tej dyscypliny, rzeczywiście jest od dawna eksplorowany badawczo i niezmiennie, to też ciekawe. I ta niezmienność właśnie tego, że badacze ciągle ten temat podejmują, starają się go w jakiś sposób zoperacjonalizować, świadczy o tym, że coraz mniej jest tego typu obrzędów, ale to nie znaczy, że nie ma ich wcale. I pod tym względem rzeczywiście ta południowa Polska jest w jakimś stopniu uprzywilejowana, oczywiście, no tak, z przymrużeniem oka, prawda? Te tereny górskie, podgórskie, które od zawsze musiały się mierzyć z siłami natury, od zawsze miały gorzej niż reszta Polski, to tu były najgorsze i są najgorsze ziemie, jeśli chodzi o klasę, prawda? To tutaj mamy... Ziemia, która rodzi kamienie, tak? Jak kiedyś mówiono. Tak, a ponadto jeszcze silne wiatry, w ogóle surowa bardzo aura powoduje, że życie jest nieco bardziej skomplikowane. Oczywiście współcześnie neutralizujemy te skutki techniką, technologią, którą dysponujemy, ale to między innymi właśnie to powoduje, że tych wierzeń, tych obrzędów było więcej. No i też tradycja, prawda, która na Podhalu szczególnie jest taka silna. Też nie ukrywajmy, tradycja, która stała się w pewnym momencie produktem turystycznym, czyli w jakimś sensie jest potrzebna tutaj nam na Podhalu do tego, żeby przeżyć, powoduje, że część z tych obrzędów jest nadal kultywowana, jeśli nie rodzinnie, nie domowo, to na scenie. Oczywiście to już nie jest wtedy żywa tradycja, tylko bardziej folklor. Niemniej jednak, prawda? Niemniej jednak jest to gdzieś w przestrzeni publicznej, pojawia się, ludzie o tym mówią, myślą, to się dzieje, w ten sposób wychowujemy młode pokolenie. I to między innymi właśnie powoduje, że tutaj część z tych obrzędowości dorocznej czy rodzinnej nadal funkcjonuje. Ja pamiętam jeszcze jako bardzo młody człowiek, gdy na wsiach mazowieckich stały domy drewniane, kryte strzechą, i w ciągu mojego życia zaszła gwałtowna zmiana, gwałtowna modernizacja. W tej chwili takich domów już w tych wsiach nie ma. Są nowoczesne, skomputeryzowane zagrody. Rolnik jest w tej chwili właściwie przedsiębiorcą posługującym się wysokimi technologiami. Jego dzieci siedzą na czacie, na Skype'ie ze swoim kolegą czy koleżanką z Wielkiej Brytanii albo z Włoch. Płynnie po angielsku się komunikują. Tak jakby nie było już miejsca dla tych
dawnych wyobrażeń. Czy rzeczywiście jest tak, że ten świat dawnych wierzeń, tak, także i przesądów, trochę tej magii dawnej, czy on odchodzi już bezpowrotnie w przeszłość i będziemy mogli o nim tylko czytać? Trudne pytanie, bo na przykład pandemia COVID, którą no niedawno na szczęście mamy już za sobą, w jakiś sposób wywołała znowu takie mityczne, magiczne myślenie i gdzieś tam niektórzy przynajmniej powracali świadomie lub nieświadomie do takich działań magicznych, które sprowadzały się do tego, że po prostu wierzyli, że są w stanie cokolwiek zrobić, że posiądą jakąkolwiek władzę nad zjawiskami, które nie były dla nas do końca zrozumiałe, zwłaszcza w tym pierwszym etapie pandemii, prawda? I to jest właśnie nic innego, tylko magia. Ogół wierzeń i praktyk opartych na pewnym przekonaniu, że mamy w ogóle jakikolwiek wpływ na, no właśnie, w tym przypadku zjawiska, no raczej niezrozumiałe. Więc wszystko się zmienia i w tym przypadku również widzimy zmianę. Także, jak mówię, no raczej nie tylko będziemy czytać, choć o tych dawnych wierzeniach tak, natomiast pojawiają się nowe. Świat nie zna próżni. No więc... tak. To są badania współczesnych socjologów właśnie nad różnymi kultami wręcz, które się szerzą gdzie? No w internecie, tak? No między innymi. I to właśnie zaprzecza tutaj tym naszym pierwszym rozważaniom, że mamy całkowite odejście od takiego magicznego myślenia. Nie, tylko ono się po prostu zmienia. Zmienia się i zmieniają się obiekty tego magicznego myślenia, ale tak, ktoś kiedyś powiedział, że gdyby człowieka z Cro-Magnon, a to jest 40 tysięcy lat, ostrzyc, ogolić, ubrać w garnitur, założyć krawat, to byśmy go nie odróżnili od współczesnych ludzi za bardzo. I tak bardzo się chyba od tych naszych przodków nie różnimy, chociaż żyjemy w świecie wysokich technologii. Wracając na Podhale, na tereny podgórskie, wciąż jeszcze można prowadzić badania z żywymi ludźmi, którzy dzielą się zasłyszanymi legendami, opowieściami. Natomiast znaczna część tych badań została już zarchiwizowana i wydaje się, że na tym będą pracować głównie badacze w następnych dziesięcioleciach. Czy dobrze rozumuję? Tutaj znowu częściowo tak, częściowo bym się nie zgodziła, ponieważ rzeczywiście mamy szereg badań już zdeponowanych w archiwach, przeróżnych archiwach, głównie muzeów etnograficznych i pisząc nasz leksykon, myśmy również na takich badaniach bazowały sięgających XIX wieku, więc prawda, takich, które wbrew pozorom badały jeszcze starsze przejawy, gdzieś tam sięgające nawet do XVIII wieku. Takiej natomiast bardzo żywej praktyki, nie opowieści, tak, które słyszałem czy słyszałam od mojej prababci, tylko coś, co wtedy było dla tych ludzi żywe, codzienne. Jak najbardziej. I w latach 60. ponowiono te badania, a współcześnie ponawia się je znowu, prawda? Bo no tutaj daleko, żeby nie sięgać, rok temu wystartował projekt badawczy Etnomozaika, który jest realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi w Warszawie, który właśnie ma za zadanie zbadać współczesne, jak najbardziej aktualne, teraz, XXI-wieczne obrzędy doroczne i rodzinne. Także proszę zobaczyć, my wciąż badamy jakby to samo, chociaż tak naprawdę efekty są zupełnie inne, znaczy może nie zupełnie, ale widzimy tą przemianę, tą zmianę tej obrzędowości i kierunek, w którym to podąża. Oczywiście badania ruszyły, tak jak mówiłam, w zeszłym roku, więc na efekty jeszcze będziemy musieli poczekać. Niemniej plan jest taki, żeby dla każdego województwa stworzyć monografię właśnie dotyczącą współczesnego naszego życia i tego, jak się w nim poruszamy pod kątem obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Bardzo jestem ciekaw wyników tych badań. Pani po części już tutaj rzuciła trochę światła, jakie te wyniki mogą być, tak? Że przesuną się, przesuwają się być może największe obszary zainteresowania współczesnych mieszkańców, współczesnej wsi. Co innego jest dla nich ważne być może niż 150 czy 200 lat temu, chociaż możemy się domyślać, że niektóre obszary ich życia wciąż pozostają ważne, tak jak były ważne kiedyś. Bardzo, bardzo mnie ciekawią te wyniki. Ciekaw też jestem, czy poruszony przez panią temat właśnie pandemii, czy współczesnych jakichś wielkich zagrożeń, które wywołują podobne lęki i być może podobne próby im zaradzenia, co 150
200 lat temu były czynione, czy też będą takie wyniki, ale tak jak pani doktor powiedziała, na te wyniki poczekamy jeszcze trochę, a my wrócimy już za chwilę do naszej rozmowy o magii, czarach na obszarze podgórskim, podhalańskim i przyległych. Kalejdoskop historyczny. I ponownie witam Państwa w kalejdoskopie historycznym. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani dr Katarzyna Ceklarz, etnolog, współautorka leksykonu, w którym opisane są wierzenia podhalańskich górali i terenów przyległych. Wierzenia, wyobrażenia magiczne. No właśnie, dla ludzi, którzy zajmują się innymi kwestiami, bardzo często magia i religia to są sprawy pomieszane. Natomiast badacze już w XIX wieku postawili pewną jasną granicę. Czym się różni magia od religii? No to jest rzeczywiście ciekawe pytanie i właściwie mam wrażenie, że to, czego dotykamy w tym momencie, stanowi clue naszego leksykonu i naszej książki i powoduje, że ciekawość czytelnika jakby generuje jej sukces, bo już określono książkę jako bestseller. Tutaj mamy do czynienia w przypadku Podhala zwłaszcza z zespoleniem się tak naprawdę dwóch nurtów, tego dawnego, przedchrześcijańskiego i tego nowego, związanego właśnie z religią katolicką. I tutaj po przyjęciu chrześcijaństwa oba te nurty, ten pogański, ten wcześniejszy, no i religijny, jakby nałożyły się na siebie. Czemu sprzyjało, no między innymi to, że terminy wielu świąt dorocznych były mniej więcej zbieżne. No bo jakbyśmy chociaż popatrzyli na okres Bożego Narodzenia, chyba najbardziej takie święto, no pierwsze jakie pojawia się w naszej głowie, gdy myślimy o świętach, to ono było skorelowane silnie z przesileniem zimowym. Te daty są tutaj nieprzypadkowe. Kalendarz solarny decyduje o wielu tych świętach. No właśnie. W przedchrześcijańskim tym roku obrzędowym na punkt pierwszy wysuwały się kwestie związane z przeżyciem, czyli pewnym urodzajem, pewną płodnością ziemi, tym, żeby zdobyć odpowiednią ilość pokarmu, pożywienia, żeby przeżyć, prawda? Ochronić się jakoś, więc ochrona i właśnie pomnażanie dobytku, w tym przypadku no tym bogactwem największym właśnie jest pożywienie. No a z czasem zostało to troszkę zmienione, tutaj pojawiła się nam ta transcendencja, pojawiła nam się sakrum, no i to współistnienie dzisiaj jest chyba najciekawsze, ponieważ nie dość, że mamy echa tych pradawnych przedchrześcijańskich wierzeń, do tego mamy kwestie religijne jasno określone chociażby w Biblii, no to jeszcze mamy trzeci nurt, trzeci wątek, czyli taki konglomerat, coś co powstało z nałożenia się tych dwóch, no przeciwstawnych sobie gdzieś tam. A no właśnie, interpretacji. Mówi pani doktor o przeciwstawnych wizjach świata. Często mówi się wręcz o tym, że chrześcijaństwo weszło na tereny słowiańskie i zwalczało, czynnie zwalczało dawną religię pogańską. Istnieją takie hipotezy, że to, co trafiło do obszaru magii i folkloru później, to są tak naprawdę zepchnięte do tych poziomów resztki, szczątki dawnych wierzeń religijnych tych mieszkańców tych terenów. No i spróbujmy się zastanowić, na ile to może być prawdą, na ile rzeczywiście doszło tutaj do jakiejś inwazji, a na ile do czegoś, co pani doktor również powiedziała, współistnienia tych dwóch światów. To może zacznę tutaj od pewnego bardzo jaskrawego przykładu, który zresztą często słuchaczom moich wykładów się podoba. W 1759 roku, czyli w połowie XVIII wieku, na Podhale przybyła misja jezuicka. Dwóch po prostu jezuickich kaznodziei wybrało się w podróż z Krakowa w stronę Zakopanego przez Nowy Targ, aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja właśnie związana z religijnością ludu podtatrzańskiego. I gdy
dotarli do Zakopanego, to no, tutaj zdziwili się bardzo, ponieważ zastali taką sytuację. W centrum, powiedzmy, dzisiejszej miejscowości, chociaż nie wiemy dokładnie gdzie, stał ogromnej wielkości, wysokości świerk, po góralsku smrek, wokół którego na klęczkach chodziły kobiety, odprawiały jakieś no właśnie takie nabożeństwa, modły, składały ofiary i powierzały swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich no duchowi, jakiemuś sakrum, które miało w tym drzewie się znajdować. Fachowo nazywamy to dendrolatrią, czyli taką wiarą w to, że w drzewach może mieszkać właśnie, może znajdować się jakiś duch. No i co zrobili misjonarze, bo to jest bardzo ciekawe. No po pierwsze wygłosili kazanie do kobiet, które tam były zgromadzone, a po drugie kazali drzewo ściąć. No ale nikt w Zakopanem nie odważył się podnieść siekiery na drzewo święte, drzewo, które było otaczane kultem, drzewo, które dawało zdrowie, jak wierzono, a zabierało chorobę, czyli było no, przydatne, tak mówiąc już najprościej. Więc misjonarze wrócili do Nowego Targu. Tam przy pomocy lokalnego proboszcza taką ekipę drwali udało się im zorganizować. Wrócili do Zakopanego. Drzewo ścieli, porąbali, spalili na stosie, a w tym miejscu, w którym ono stało, postawiono krzyż. No i oczywiście znowu odbyło się tam szereg nabożeństw, w tym spowiedzi i innych, które miały ten lud zakopiański nawrócić na właściwą drogę. Tutaj wejdę w słowo, pani doktor, bo zdaje się, że w czasach, o których pani mówi, w samym Zakopanem w ogóle nie było kościoła jeszcze. Tak, tak, to prawda, najbliższy kościół znajdował się czy to w Poroninie, czy to w Chochołowie. Rzeczywiście nie było kościoła, nie było cmentarza, więc też osoby zmarłe chowano poza tą miejscowością. Ale co jest ciekawe, że mamy na to dokumenty archiwalne. To nie jest legenda, to nie jest opowieść, to jest po prostu historyczny fakt, który misjonarze skrupulatnie opisali. Te dokumenty wszystkie znajdują się dzisiaj w archiwum jezuitów w Krakowie. Ale robiłam też kwerendę krzyżową, to znaczy w kronikach parafii świętej Katarzyny w Nowym Targu również udało się znaleźć wzmiankę o tym, że tacy misjonarze przybyli i rezydowali no, kilka tygodni właściwie w Nowym Targu. Więc mamy tutaj do czynienia z faktem, który wskazuje, w jakim stopniu ta chrystianizacja postępowała albo raczej nie postępowała pod Tatrami w XVIII wieku, prawda? No i tutaj znowu dotykamy tej kwestii, że rzeczywiście no, brutalnie, można powiedzieć, potraktowano święte drzewo, zamieniając na inne święte drzewo, święte drzewo krzyża w tym przypadku, prawda? Oczywiście, no to przypuszczam, nie był jedyny taki wypadek, bo badając kwestię świętych drzew, znalazłam też wzmianki o świętym Cisie, pod którym bacowie składali co roku ofiary, składając tam głowę barana, po to, by zapewnić sobie dobry sezon i jak najmniej kłopotów w trakcie tego sezonu. A z kolei na północnych stokach Babiej Góry miała znajdować się święta Jodła, która również była drzewem niesłychanie ważnym dla tamtejszych mieszkańców podbabiogórskich. Także tego typu przypadków musiało być więcej. No i pokazują one właśnie, jak ta zmiana następowała, można powiedzieć, że w sposób bardzo taki radykalny. A przypadki współistnienia, gdzie dochodziło do i dochodzi cały czas do takiej symbiozy dawnego z nowym. Ja oczywiście tutaj nie ma problemu, by takie wskazać. Takim chyba popularnym, bo też w turystyce obecnym przykładem może być święto bacowskie, realizowane w wielu miejscach, ale między innymi w Ludźmierzu na Podhalu, czyli w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, gdzie co roku w maju, czy tam pod koniec kwietnia, zbierają się pasterze, bacowie z całej okolicy, plus ich rodziny, turyści także, po to, by poświęcić kierdel owiec, czyli stado, i ksiądz okadza te zwierzęta, kropi wodą poświęconą uprzednio w kościele, a sami bacowie z kolei nabierają sobie wody z cudownego, jak wierzy się w okolicy, źródełka, po to, by później, już będąc na bacówce, mieć no, zapas tej substancji, tak? Po to, by lepiej na przykład leczyć chore owce, czy w jakiś inny sposób jeszcze to wykorzystywać. Także tutaj widzimy to pomieszanie
gdzie Kościół wpisał się w pradawną tradycję okadzania owiec przed wyruszeniem na halę i kropienia święconą wodą. Oczywiście po co? Po to, by je zabezpieczyć przed wszelkim niebezpieczeństwem i tym realnym, tutaj mam na myśli, nie wiem, wizytę niedźwiedzia czy wilków, i tym bardziej, no dziś byśmy powiedzieli irracjonalnym, chociaż to z naszego punktu widzenia jest irracjonalne, bo w przeszłości wszystko to było jak najbardziej racjonalne, czyli przed czarami. Czarownice wtedy naprawdę wierzyli bacowie, naprawdę odbierają mleko owcom. To po pierwsze. Po drugie, sami bacowie bardzo często byli uważani za znakomitych czarodziejów. I walczyli z konkurencją, mówiąc tak, językiem komercyjnym. No i znowu tutaj się nam na punkt, jak na plan pierwszy wyłania cel. Po pierwsze, walczyć z wrogiem potencjalnym. Po drugie, chronić siebie. Po trzecie, pomnażać majątek. Mhm. Będziemy sobie tą rozmowę kontynuowali już za chwilę. Kalejdoskop historyczny. I to ostatnie już dzisiaj części kalejdoskopu historycznego. Rozmawiamy z moim i Państwa gościem, panią dr Katarzyną Ceklarz, o wierzeniach, dawnych wierzeniach mieszkańców Podhala i terenów przyległych, tych podgórskich, których to wierzeń, relikty jeszcze rozpoznajemy czasem w formie takiej skomercjalizowanej, trochę cepeliowskiej, ale one tam jeszcze są, a przede wszystkim są bardzo pięknie opisane w leksykonie, o którym wspominaliśmy. Pani doktor jest współautorką tego leksykonu. Ja, czytając tą książkę, wytworzyłem sobie takie wyobrażenie, że właściwie każda dziedzina życia tamtych ludzi, życia i śmierci, była w jakiś sposób magiczna, czy związana z magią, i moglibyśmy o tych poszczególnych operacjach magicznych rozmawiać długie godziny. Nie mamy tyle czasu, rzecz jasna. Ja bym się chciał skupić na takiej sprawie, która zwróciła szczególnie moją uwagę. Pani już to zresztą w pierwszej części naszej rozmowy sygnalizowała. Jedzenie i wszelkie sprawy związane ze spiżarnią, z ochroną tego jedzenia, to co czyniły gospodynie, żeby ten byt po prostu zabezpieczyć. Tego było bardzo dużo, tych działań, prawda? Oczywiście musiało być bardzo dużo, ponieważ to życie w przeszłości było bardziej skomplikowane niż teraz, i wszystko to, co udało się zdobyć, wyhodować, wypracować na własnym gospodarstwie, stanowiło zabezpieczenie rodziny na długie zimowe miesiące. Zresztą w literaturze często spotykamy takie pojęcie jak przednówek, czyli okres, gdy zima już dobiega końca, wiosna jest w rozbiegu, czyli moment, kiedy już stare zapasy, które zgromadziliśmy, są na wyczerpaniu, a nowych jeszcze nie ma, bo ziemia dopiero budzi się z zimowego snu. I to był właśnie ten moment newralgiczny, i to była ta sytuacja, która wskazywała, jak dobrą gospodynią, można powiedzieć, czy jak dobrym gospodarzem w ogóle są właściciele jakiejś tam danej posesji, czy są w stanie z niej wyżywić rodzinę. I żeby temu sprostać, to nie tylko ciężka praca, to nie tylko pełne poświęcenie, ale również zabiegi magiczne, zabiegi ochronne i zabiegi pomnażające. I tutaj szczególną jakby taką ochroną starano się otoczyć wszystko to, co miało związek z mlekiem i produktami mlekopochodnymi, czyli nabiałem, mówiąc wprost, serami, a w przypadku Podhala między innymi również słynnymi oscypkami. Oscypkami, które, przypomnijmy, prawdziwe są z mleka owczego, a nie krowiego, tak jak wiele produktów oscypko-pochodnych. Ja użyłem tutaj takiego określenia w poprzedniej części naszej rozmowy o czarownicach, które odbierają owcom mleko, owcom lub krową, bo krowy też przecież były hodowane na Podhalu. To jest wątek, który się w ogóle pojawia w wielu dokumentach dotyczących procesów o czary z całej Polski, ale szczególnie często powtarza się w książce, którą czytałem, której pani jest współautorką, tak jakby to miało niesamowite znaczenie, jakby to odbieranie mleka było szczególnie częste na Podhalu.
Oczywiście, ponieważ Podhale, też wspomnieliśmy już o tym, nie może poszczycić się dobrej jakości glebami, a zatem u nas wszelkie te jarzyny czy inne zboże na przykład, no po prostu się nie udaje. Dlatego to, co było i jest do dnia dzisiejszego czymś niesłychanie ważnym, to właśnie hodowla owiec i produkcja mleka. No bo skoro nie mamy kapusty, nie mamy pszenicy, nie mamy jakichś innych dóbr, które można spożyć, no to co nam zostaje? Wykorzystywanie hal i łąk, a więc wypasy owiec, prawda? No dziś oczywiście to już nie ma takiego znaczenia, chociaż nadal mleko i sery są dla Podhala no, bardzo ważne, także w turystyce. Ale w przeszłości rzeczywiście starano się chronić te właśnie produkty w sposób szczególny. I tutaj wiara w to, że jeżeli mleka mi ubywa, a sąsiadce przybywa, a przynajmniej tak nam się wydaje, że ona ma lepiej, wiadomo, u innych zawsze jest lepiej, no to jest to spowodowane właśnie czarami. To, że nasze mleko na przykład się szybciej psuje. Także uważano, i że było spowodowane jakimiś czarami, jakimś tutaj działaniem no niecnym kogoś, kto jest nam wrogi. I podobna sprawa, jeśli krowy chorowały, czy owce, jeśli dawały mleko z dodatkiem krwi, czyli takie, które nie nadawało się do spożycia, również szukano przyczyny właśnie w kwestiach magicznych. Rzucił ktoś urok, podłożył ktoś zaczarowane przedmioty pod próg naszej stajni, wbił ktoś gwoździa wyciągniętego uprzednio z trumny w żłób, z którego piją wodę nasze krowy, a nie na przykład chorobą, prawda? A nie na przykład jakimś, nie wiem, kłopotem związanym z paszą, czy jeszcze z czymś innym racjonalnym. Nie. Tutaj za główne przyczyny uważano właśnie poczarowanie, no i szukano winnego automatycznie. Tym winnym najczęściej obarczano tą winą kobiety, które w jakiś sposób się wyróżniały. No albo miały więcej mleka niż my, to podejrzane. To takie najprostsze, tak? Najprostszy tak mechanizm. Albo były w jakiś inny sposób odmienne, to znaczy na przykład samotne, albo na przykład w jakiś sposób naznaczone przez los, no nie wiem, na przykład cechujące się mniejszą urodą, mówiąc tak ładnie, albo po prostu mieszkające gdzieś na odludziu, albo mówiące w dziwny sposób, czy wyglądające w dziwny, nienaturalny, inny niż cała reszta społeczności sposób. Także to były te osoby, które niestety najczęściej stawały się ofiarą. No i starano się wykryć po pierwsze taką czarownicę, a po drugie spowodować, żeby te czary, które rzekomo rzuciła, odczarowała. No właśnie, jakie były metody obronne wobec takich praktyk, w które tamci ludzie głęboko wierzyli? Żeby się obronić, no można było w dwojaki sposób działać. Wierzono w to, że najpierw trzeba znaleźć, która kobieta we wsi jest czarownicą. W tym celu udawano się na cmentarz, starano się pozyskać deskę z trumny, ale taką, z której uprzednio wypadł sęk, czyli mamy dziurkę w tej desce. I tutaj przez tą dziurę w desce obserwowano kobiety w trakcie pasterki, czyli najważniejszej mszy w okresie Bożego Narodzenia. No i ponoć obserwując je właśnie przez tą deskę z trumny, te, które stały tyłem do ołtarza, no to były czarownicami. No to jak już żeśmy ją złapali, to teraz należało pozyskać jakiś przedmiot do niej należący, na przykład tkaninę, kawałek, no, jakąś część ubrania na przykład, i następnie gotowano to w gorącej wodzie, a czarownica miała czuć no, boleści wszelakie i sama przychodziła prosząc o to, żeby przestali gotować ten jej przedmiot, to się fachowo nazywa magia sympatyczna, i w ten sposób no, zmuszano ją do tego, żeby wyciągnęła czary, które rzekomo zostawiła pod progiem. Krótko mówiąc, z magią walczono magią. Tak jest. No była jeszcze inny sposób, taki bardziej prewencyjny, można powiedzieć. Wierzono w to, że rozsypana sól na przykład wokół domu ochroni nas przed złymi czarami, okadzenie zwierząt. Ziarna maku. Tam zwróciłem uwagę, że w tekstach opracowywanych też przez panią bardzo często ziarna maku się pojawiają jako taki charakterystyczny przedmiot. Tak, apotropeion, czyli przedmiot, który właśnie ma nas chronić przed wszelkimi nieszczęściami. Rzeczywiście, ziarna maku, jako w ogóle mak, jako roślina mediacyjna, jako roślina, która uśmierza ból, która wprowadza nas w pewien stan odmienny, była rośliną szczególną, magiczną, bardzo ważną. Stąd do dzisiejszego dnia, proszę zwrócić uwagę na wielkie święta, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, chętnie wykorzystywany jest mak do produkcji różnego rodzaju wypieków. To nie jest przypadek, to właśnie
jest echo przedchrześcijańskich wierzeń, że ten mak spowoduje, że skontaktujemy się z bliskimi, którzy już odeszli, że będziemy mogli z nimi porozmawiać. I dla czarownic, a zwłaszcza dla demonów, które też stanowiły zagrożenie, mak był bardzo dobrym apotropejonem, chronił, strzegł przed wszelkimi czarami, przed wszelkim nieszczęściem. Takich przedmiotów było dużo. Sól, właśnie mak wspomniany, ale także zioła poświęcone, kreda wyniesiona z kościoła także, czy wosk ze świec, które również uprzednio zostały poświęcone w kościele. To są wszystko przedmioty, które miały służyć ochronie. No i ta woda święcona, o której pani wspomina, że wciąż jest w wielkim poważaniu u górali, u baców. I tutaj mamy taką ciekawe właśnie połączenie tego dawnego z nowym. Jak mówiła pani o ziołach, pomyślałem sobie, że to też jest połączenie trochę racjonalnego z irracjonalnym, bo część ziół ma faktycznie określone działanie lecznicze, podane w odpowiedni sposób. Natomiast wydaje się, że ludzie, dawni ludzie stosując te zioła, nie zawsze korzystali z tych ich faktycznych cech, a przypisywali im jakieś cechy, które one niekoniecznie mają. Także było połączenie racjonalnego z nieracjonalnym. Oczywiście i czasem rzeczywiście ten racjonalny aspekt brał górę i dobrze, bo wtedy była szansa na wyleczenie chorego, bo tutaj zioła nie tylko w magii, ale przede wszystkim w lecznictwie ludowym były i są stosowane do dziś. I faktycznie potrafią działać. Jasne, ale istnieją także, czy istniały w przeszłości takie lecznicze praktyki, które opierały się wyłącznie na magicznych właściwościach przypisywanych danej roślinie, już bez tej racjonalnej podbudowy. Podam tu tylko jeden przykład. Jest roślina dzisiaj będąca pod ochroną, nazywa się Dziewięć Sił Bezłodygowy. Natomiast w przeszłości uważano, już sama nazwa to wskazuje, że on dziewięciokrotnie potrafi powiększyć nasze siły. Należało tylko zaszyć sobie w ubraniu albo wrzucić za koszulę właśnie kawałki tej rośliny. No. I działało. O tych sprawach moglibyśmy mówić długie godziny. Ja ufam, że uda mi się panią doktor jeszcze do naszej audycji, do Kalejdoskopu Historycznego zaprosić, by porozmawiać o tych sprawach, o których coraz częściej dowiedzieć się możemy tylko z kart, ale za tą rozmowę bardzo, bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w Kalejdoskopie Historycznym. Kalejdoskop Historyczny. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.